Otwieram obrady 15. sesji Rady Miasta w Bartoszycach. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 17 radnych. Radny Wojciech Prokocki, radny Janusz Pasjak usprawiedliwili swoją nieobecność. Natomiast nieobecność pozostałych pani Machniewskiej i pani Jędryczki jest dla mnie nieznana. Nie usprawiedliwili. Stwierdzam jednak prawomocność obrad i Rada Miasta jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pani zastępcę pana burmistrza, panią Monikę Rejf, pana Krzysztofa Hećmana, pana sekretarza. Witam serdecznie panią mecenas, która będzie nam tutaj służyć ewentualnie pomocą prawną. Sprostuję jeszcze wobec tego stan. Stan radnych jest 18. Dotarła do nas na obrady pani radna Machniewska. 15. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta Bartoszyce w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali państwo radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad, jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę nr 14/90/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miasta Bartoszyce Wojciecha Purkowskiego oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/15. Przypomnę, że stwierdzam, że dotarła do nas pani radna Lucyna Jędryczka, zatem stan jest 19 radnych na sali. W tym wypadku tej opinia komisji nie jest wymagalna. Otwieram dyskusję, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie procedowanego projektu uchwały. Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że o, już mamy wynik głosowania. Za głosowało 18 radnych, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 15. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.